Dziś nagranie jednej z firm, która stosuje nie do końca uczciwe praktyki, ale o tym przekonacie się już w trakcie nagrania. Także zapraszam Was serdecznie ku przestrodze. Dzień dobry moi kochani, witajcie serdecznie w kolejnym nagraniu na moim kanale. Dzisiaj nie będziemy gadać o tym, jak sprzedawać, dzisiaj będzie nagranie ku przestrodze. Robię je celowo, ponieważ zdarzyło się kilka okoliczności, w zasadzie które nastąpiły po sobie, o których zaraz Wam powiem i puszczę Wam nagranie pewnego bota. Ale zanim do tego dojdzie, to standardowo bardzo mocno Wam dziękuję za to, jak przyjęliście moje ostatnie nagrania. Bardzo się cieszę, że Wam się podobają. Cieszę się, że bardzo mocno kanał się rozwija. Też mega, ale to mega mocno Wam dziękuję za to, jak przyjęła się moja książka na dzień dzisiejszy. To jest poniedziałek 20, ocena 10.0. Na Lubimy Czytać na 3 opinie. Co prawda nie jest to dużo, ale jestem mega wdzięczny, że Telebohater tak mocno się przyjął, bo bardzo mi zależało, żeby ta książka wypłynęła na rynek, żeby pomogła sprzedawcom telefonicznym, żeby pomogła nam sprzedawać lepiej, szybciej, skuteczniej i przestać jeździć do klientów, pokazać jak to robić. Także jeżeli nie macie jeszcze swojej książki, to zapraszam Was na www.telebohater.pl. Jeszcze jest możliwość ją nabyć. Mało tego, jeszcze tam kilka jest miejsc na ten wariant ze spotkaniem ze mną online. Ale nie przeciągając, słuchajcie, jakie okoliczności się ponakładały, co się wydarzyło i dlaczego robię to nagranie. Słuchajcie, branża garów, pościeli, no generalnie wiemy wszyscy o czym mówimy. Ostatnio popularne są te tak zwane materace, tam pseudo do masaży i tak dalej. Wszyscy wiemy chyba, co się tam dzieje, mało tego. Dzień przed uwagą w TVN-ie, ja nawet nie wiedziałem o tej uwadze, zrobiłem to nagranie. Dlaczego? Dlatego, że ten bot zadzwonił do mnie już któryś raz. Ja się zorientowałem, że to jest bot. Mało tego, w trakcie nagrania będziecie mogli wysłyszeć właśnie, że to jest nagranie, typowo nagranie bota. Ja Wam zwrócę uwagę, w którym momencie to widać, w którym momencie to w zasadzie słychać. To chciałem powiedzieć, że to jest bot. No i w tej uwadze, ta uwaga miała dwa odcinki, aż z ciekawości ją obejrzałem. Sposób, w jaki sprzedają, w jaki prezentują produkt osoby, które występują na tych prezentacjach, no to możecie sobie zobaczyć, ja nie będę tego za bardzo komentował. Natomiast trafiło się to nagranie. Akurat okazało się, że w uwadze puszczali dokładnie to samo nagranie. Chcę Wam pokazać, jak rozpoznać tego bota, bo wiecie, święta Bożego Narodzenia są też dobrym momentem, żeby przestrzec starsze osoby, w szczególności w naszych rodzinach, właśnie przed tymi praktykami. Być może możecie nawet puścić moje nagranie, a chociaż ten fragment, żeby wiedzieli, o co się rozchodzi. Wprowadzając Was, bo w momencie, w którym zacząłem nagrywać, była cisza. W sensie, ja nic nie powiedziałem. Jak sobie skojarzycie z tych moich nagrań, gdzie już puszczałem pewne rozmowy, no to ja mam iPhone'a, więc nie mogę nagrać rozmowy telefonem, dlatego biorę osobny telefon, który mam do tego przygotowany, gdzie mam dyktafon, więc zanim tam włączę, wszystko zrobię, to tak. I tu była cisza, padło jakieś tam pytanie, ale nie wiem nawet jakie, ja na nie w każdym razie nie odpowiedziałem. I teraz słuchajcie, tylko zobaczymy, czy mam głośność na maksa. O, teraz mam. Ja nic nie odpowiedziałem. Zaznaczam jeszcze raz. Tu było, nie pamiętam jakie pytanie, czy jestem z Wielkopolski, bo to program niby Wielkopolska dba o zdrowie. Słuchajcie dalej. Także ten program to zdrowotny jak najbardziej Pana obejmuje, dlatego miło mi jest poinformować, że w dniu 16 grudnia organizujemy specjalne spotkanie, na którym nasi specjaliści wytłumaczą, w jaki sposób zadbać o zdrowie swoje i swoich bliskich. Poruszymy też temat szczepień, ale nie będziemy na miejscu szczepili. I kolejną istotną kwestią jest to, że przygotowujemy się do czwartej fali epidemiologicznej. To jest ciekawe. Słuchajcie, to nagranie jest jakoś w okolicach 10 grudnia i oni się przygotowują dalej do czwartej fali epidemiologicznej. Nie wiem czemu. No tutaj to musieliby upgrade'ować, nie? Swoją drogą, ale może to też niektórych wyczuli, przynajmniej osoby, które pierwszy raz się z tym spotkają, że czwarta fala nadciąga. Nie wiem tylko, jaki związek ma pulsoksymetr napalcowy z COVID-em. Jak gdyby ja tutaj nie widzę połączenia, no ale widocznie według nich jakiś tam ma. To nie tylko służy oczywiście do pomiaru życiowych funkcji, ale również pokazuje poziom natlenienia krwi w organizmie.
organizmie, a w obecnych czasach to jest tak naprawdę bardzo ważna kwestia. I teraz tak, zależy nam na tym, aby dotrzeć przede wszystkim do osób szczególnie narażonych na powikłania, dlatego program ten skierowany jest do osób między 40 a 80 rokiem życia. I zobaczcie, jak dobrze zdefiniowana grupa docelowa, no, czy oczywiście to nie jest, tak żeby było jasne, to nie jest dobra praktyka, natomiast bardzo dobrze zdefiniowana grupa docelowa, tak? Ona od razu jak gdyby argumentują w tym nagraniu, że zależy im na osobach w tym konkretnym przedziale wiekowym. Zresztą ta reporterka w uwadze zrobiła dokładnie to samo, bo ona się nawet zapisała. No to i ja tak sobie myślę, że to chyba czas, żebym ja też to kiedyś zrobił i poszedł sobie na taki pokaz. Bardziej ja staro wyglądam, nie? Ale to dobra, to tam na pokazie będziemy wyczyniać cudawianki. W każdym razie słuchajcie teraz. Ja nie mówię nic i zobaczcie, jak słychać przerwę w nagraniu. Posłuchajcie. Rozumiem, że pan mieści się w tym przedziale wiekowym, tak? Nie usłyszałam. Można powtórzyć jeszcze raz? O, nie wiem, czy słyszycie. Jest takie... wyraźnie słychać taśmę tutaj. Słuchajcie dalej. Halo, słychać mnie? Nie wiem, czy usłyszeliście te przejścia. Mam nadzieję, że jakość tego nagrania, bo tutaj Mac ma raczej dobry ten głośnik, zawsze było dobrze słychać. Mam nadzieję, że będziecie słyszeć te przejścia, tam słychać, że to jest też nagrane. Zresztą z tego, co kiedyś mi tłumaczyła jedna z osób, która gdzieś tam wdrażała jakieś boty, mówiła mi, że bot jest tak skonstruowany, że jeżeli dzieją się pewne zdarzenia, to rozmowa jest przełączana do żywego konsultanta. Być może tutaj też tak było, że ona w którymś momencie już być może za tym ostatnim razem odezwała się sama, tego nie wiemy. Natomiast ja w trakcie tej rozmowy nie powiedziałem nic. Tutaj było mówione za mnie. Mówię, tam padło jakieś pytanie, nie pamiętam go dokładnie, ale chyba czy właśnie jestem z Wielkopolski, bo tutaj Wielkopolska dba o zdrowie, nie? To jest ten program. Także z okazji świąt Bożego Narodzenia zwróćcie na to uwagę osobom, w szczególności starszym, które macie w swojej rodzinie, że takie rzeczy się dzieją, nie wiem, możecie puścić im fragment tego nagrania. Miejcie na to uwagę, bo naprawdę to jest bardzo ważne. Tutaj to, co się dzieje, tam te dantejskie sceny, no to chyba każdy z was już gdzieś przynajmniej zdążył się zapoznać, o co w tym wszystkim chodzi. Korzystając też z okazji, bo pewnie zrobię jeszcze osobne wideo, jakiegoś pewnie shortsa walne na szybko, ale życzę wam wszystkiego dobrego z okazji świąt Bożego Narodzenia. Spędźcie go w rodzinnej atmosferze, spędźcie go fajnie, spędźcie go tak wiecie, tak na całego, nie oglądajcie YouTube'a, bo po co. Także wszystkiego dobrego, dajcie łapkę suba, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście na tym kanale, żebyśmy mogli być w stałym kontakcie. Jeżeli chcecie, jeżeli zainteresował was temat książki, to śmiało www.telebohater.pl i widzimy się już chyba, nie, jeszcze w starym roku się zobaczymy, ale widzimy się w kolejnym nagraniu. Trzymajcie się ciepło. Cześć.